kraju właśnie kilka miesięcy, zasięg skutku jest dużo większy niż to nasze wieloletnie doświadczenie. Są znacznie większe w tych dużych odległościach, niż w rejonie Wigilia, centrum przyrodnictwa tego wstrzęsu. Wstrząsy w skali górniczej miały siłę 8,6 rocznicy powstania. Senat bez poprawek przyjął ustawę powołującą od 1 stycznia 2017 roku Wojska Ochrony Terytorialnej, nowy rodzaj sił zbrojnych. Za głosowało 52 senatorów PiS, przeciw 27 senatorów PO i dwóch niezrzeszonych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Podczas głosowania doszło do incydentu. Senatorowie PO wyjęli karty do głosowania, a obecność senatorów PiS na sali posiedzeń nie zapewniła kworum. Przerwa w głosowaniu trwała prawie godzinę. Bogdan Klich, szef senackiego klubu PO, powiedział, że był to test na poparcie ustawy przez PiS. Chcieliśmy sprawdzić, jakie jest poparcie w PiSie dla tej ustawy. Okazuje się, że sam PiS ma wątpliwości, skoro nie stawia się w komplecie na wygłosowanie jednej ze sztandarowych ustaw Prawa i Sprawiedliwości. I uznaliśmy, że to jest bardzo ważny moment, to pokazujący, że nie tylko partie polityczne opozycyjne, nie tylko znaczna większość ekspertów wojskowych, nie tylko duża część kadry Wojska Polskiego i duża część społeczeństwa mają zastrzeżenia do tej ustawy i obawiają się tej ustawy. To klasyczna obstrukcja, tak zachowanie polityków PO skomentował senator PiS Jan Maria Jackowski. To jest karkołomna konkluzja, którą pan senator Klich argumentuje, absolutnie niezgodna z rzeczywistością. Rzeczywistość jest taka, że senatorowie Platformy Obywatelskiej uchylili się od podstawowego obowiązku, jaki ma każdy parlamentarzysta, uczestniczenia w głosowaniu, tym bardziej, że zasiadali na sali obrad i fizycznie byli obecni. Natomiast próbują stosować obstrukcję parlamentarną, która poważnie senatorom absolutnie nie przystoi. Przyjęcie ustawy bez poprawek oznacza, że nie były głosowane poprawki senatorów PO, którzy chcieli m.in. wyraźnie zapisać, że Wojska Obrony Terytorialnej nie mogą być użyte przeciwko obywatelom Polski. CBA prowadzi kontrolę dotyczącą grudniowego występu Stinga w sali koncertowej na Jordankach w Toruniu. Zawiadomienie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości złożył Arkadiusz Brodziński, toruński społecznik. Jego zdaniem wydarzenie, gala telewizyjna, jest imprezą prywatną. Miasto i Urząd Marszałkowski na organizację koncertu przekazały łącznie 500 000 zł. W przypadku przekazywania środków publicznych na imprezy mieszkańcy mają prawo z nich korzystać, podkreśla Arkadiusz Brodziński. Tutaj jest to impreza zamknięta i z informacji, które można było przeczytać w niezależnych źródłach, wynikało, że jest to nagranie materiału reklamowego dla artysty, czyli jest to impreza komercyjna, jest imprezą prywatną. W tym przypadku nie ma możliwości, aby było to finansowane z publicznych środków. W takim przypadku każdy, kto prowadzi własną działalność, mógłby uważać, że powie, że to jest fajna impreza i żeby miasto tą imprezę sfinansowało. No nie ma takiej możliwości. A to komunikat Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Jak każda informacja, która trafia do biura, również i ta zostanie poddana wstępnej analizie. Na tym etapie nie przesądzamy, czy doszło do ewentualnego złamania bądź naruszenia prawa. Poproszono nas o dokumenty, więc je udostępniliśmy. Tak prezydent Torunia Michał Zalewski krótko skomentował kontrolę CBA w Urzędzie Miasta. Tak, czy działanie z wszystkimi dokumentami będą organy sprawdzające czyniły ich ręka. Kontrola CBA w sprawie koncertu Stinga prowadzona jest również w Urzędzie Marszałkowskim. Z Torunia Michał Zaremba. 250 zaproszeń na telewizyjną galę zostanie rozdanych wśród mieszkańców województwa za pośrednictwem mediów. Wejściówki z innej puli trafią do fanów portalu Sting.com i Energii. Impreza ma być promocją Torunia. Białoruskie media poinformowały o rozstrzelaniu kolejnej osoby skazanej na karę śmierci. Według niepotwierdzonych informacji w listopadzie rozstrzelano w sumie 3 skazanych. Niewykluczone, że wszystkich jednego dnia. Z Mińska Włodzimierz Pac. W tym roku na Białorusi rozstrzelano już 4 skazańców. Wszyscy oni dopuścili się morderstw, niektórzy wielokrotnych. Na razie nie ma informacji o losie 5. mężczyzny skazanego na śmierć. Zgodnie z białoruskim prawem rodzina skazanego na karę śmierci nie ma prawa na pożegnalne spotkanie, nie jest też informowana o miejscu pochówku. Unia Europejska, Rada Europy i Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka skrytykowały nowe przypadki wykonywania kary śmierci na Białorusi. Według oceny mediów od 1990 roku na śmierć skazano w tym kraju około 400 osób. Prezydent Aleksander Łukaszenka tylko w jednym przypadku zastosował akt łaski. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, gdzie kara śmierci jest orzekana i wykonywana. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w przelotne opady śniegu. Większe przejaśnienia w północnej połowie kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 2 do plus 1. Na Suwalszczyźnie miejscami minus 4, na zachodzie i wybrzeżu plus 3. Wiatr dość silny, nad morzem i w górach porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po drugiej, teraz na antenie Polskiego Radia 24, magazyn samorządowy i Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w magazynie samorządowym gość, pan Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o ustawie, właściwie projekcie ustawy, który wywołuje bardzo duże emocje. Mowa o zgromadzeniach publicznych. Prawo i Sprawiedliwość, które forsuje tę ustawę, mówi o tym, że trzeba pewne rzeczy uregulować, trzeba sprawić, że przeprowadzanie niektórych manifestacji będzie bezpieczniejsze. Z kolei opozycja mówi, że to jest zamach na nasze wolności i nasze przywileje jako obywateli. Kto ma rację? No ja jednak stoję na stanowisku, ale też opierając się na tym, że przede wszystkim możliwość demonstrowania i prawa do wyrażania swoich opinii jest uprawnieniem, które Konstytucja nadaje obywatelom, nam wszystkim. Natomiast ustawa, ten projekt ustawy próbuje wprowadzić taką zasadę, zgodnie z którą to organy władzy będą miały pierwszeństwo, jeżeli chodzi o organizowanie demonstracji zgromadzeń publicznych przed obywatelami. Tak? A warto powiedzieć, że to prawo do zgromadzeń to jest, to chodzi o tutaj o uchylenie przypadków do występowania, tylko to jest tak naprawdę bardziej podstawowy demokracji mechanizm traktowania przypadków z władzą, nie tylko razem swojej opinii. Ale czy rzeczywiście, patrząc na zapisy tego projektu, możemy mówić o ograniczeniach? Bo to nie jest tak, że ktoś, kto będzie chciał zrobić jakąś manifestację, kontra manifestację i nie będzie miał do tego prawa. Przypomniał, że Trybunał składa się z 15 nie będzie miał prawa będzie mogła być ograniczona jako prawo do zatrzymywania demonstracji towarzyszącej innej demonstracji. Co więcej, jeżeli kończy manifestację, możemy takiego słowa użyć? Tak, można, no, oczywiście. Nawet gdyby było, to z całą mocą podkreślam. Można powiedzieć, przede wszystkim trzeba podkreślić, że tego typu rozwiązania już teraz obowiązują. Bo w obecnej ustawie o zgromadzeniach, chociażby znajdujemy się takie umowy dokładnie zresztą w kodeksie do spraw wykroczenia, jest taki przepis, który mówi o tym, że kto zakłóca demonstrację, która ma przebieg pokojowy i nie właśnie uniemożliwia jej pokojowe przeprowadzenie, nie podlega każdym grzywnym i tak dalej. Więc jakby to są mechanizmy. Samo też i samorząd teraz gminny, który rejestruje taką demonstrację, też i może ocenić, na przykład może też nie pozwolić na być demonstracji, jeżeli uzna, że właśnie ona zagraża porządkowi publicznemu. Ale wiemy doskonale o tym, że tego typu represje, one bardzo często są represjami teoretycznymi, bo bardzo często nie sposób na przykład wyłapać rzeczywiście tych ludzi, którzy zachowują porządek. Policja nie zawsze też chce na przykład w taki punkt chodzić, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu reakcje ze strony policji może się skończyć tym, że jakiś pojedynczy przypadki aranżowania się przerodzą się po prostu postach powiedział przez mowę Antoni Macierewicz. Więc bardzo często sprawy tego typu rzeczy pozostają bezkarne. Ja rozumiem tak, że nie mogę zgodzić się z tym, że przede wszystkim policja nie chce chodzić z tym, bo nie zawsze chce chodzić, bo podczas ostatnich demonstracji, powiedzmy, które wskazały pewne podejrzenia, że będą się wiązały albo nawet wiązały się z jakimś sposobem właśnie na przemocy przeciwko sobie demonstracje, które w związku z 7 listopada, no nie w tym roku, ale w ubiegłych latach miały taki przebieg. Tam policja była dosyć aktywna. Pojawiły się takie wobec policji pojawiały się bardzo liczne i bardzo poważne zarzuty, jeżeli chodzi właśnie o postępowanie w tych poprzednich edycjach właśnie niepodległości. No tak, ale jeżeli chodziło o stronę organizatorów, wśród których ja bym wyznaczył, aby demonstracje, której byli uczestnicy na wyzwaniu pokoju, no to jakby to było tutaj uznać za uzgodnione, że przede wszystkim po pierwsze
stroną w Kredze komisja dokonała błędnej weryfikacji podatku jako pomocy państwa. Wcześniej Unia Europejska wszczęła postępowania po naruszeniu prawa Unii Europejskiej przez Polskę w związku z przeprowadzeniem podatku handlowego. Uznaniem Brukseli jako konstrukcję może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Komisja wydała nakaz na zawieszenie stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. To ciekawe, jak proces, bo Komisja Europejska rzadko podejmuje takie kroki jak wobec polskiego podatku. Wskazuje europoseł Stiglitz, rzecznik manifestacje, to nie jest tak, że ona zostanie zakazana. Ona będzie się mogła odbyć, tylko na przykład 100 metrów dalej niż ta demonstracja, przeciwko której skierowana jest ta kontrdemonstracja. No, pytanie, czy rzeczywiście tego typu przesunięcie, tego typu ograniczenie możemy traktować jako zamach na nasze wolności i prawa. Po pierwsze, są przestrzenności Unii w miastach, w których to ograniczenie do 100 metrów powoduje, że takie demonstracje, kontrdemonstracje nie będą się mogły spotkać, albo będą musiały być na sprzedających miastach organizowane. Przepraszam, jeżeli mówimy o tego typu spotkaniach, to właśnie może o to chodzi, żeby tego typu kontrmanifestacje nie spotykały się z manifestacjami. Teraz chodzi tutaj o względach bezpieczeństwa. Z drugiej strony to jest też w czwartek Senat bez poprawek przyjął ustawę, która zawiesza obowiązywanie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku. Polski rząd pracuje nad nową wersją podatku handlowego. Od parku ACR strukturyzacji i modernizacji rolnictwa wyprowadza dopłaty bezpośrednie dla rolników, aby nie zakończyła już wypłata zaległych dopłat. W sumie w formie zaliczek do rolników trafiło około 10 miliardów złotych, pozostałe ponad 4 miliardy rolnicy dostaną do końca czerwca przyszłego roku. W tym roku ACR zapłaci za zaliczki po raz pierwszy w wysokości aż 70% należnych dopłat. Dotychczas ACR przekazała na konta bankowe rolników ponad 1 miliard złotych. Od opłaty bezpośrednie dla rolników wynika 1 milion 350 tysięcy rolników. Agnieszka Szymańska, rzecznik Eriko, mówi, że dopłata bezpośrednia przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży w agencji stosowny wniosek. Na ten temat oczywiście musimy się teraz trochę mocniej odwołać do samorządów. Jaką rolę te nowe przepisy, projekt, o którym rozmawiamy, jaką rolę nakładałby na władze samorządowe? Przede wszystkim trzeba zrobić się zmieniło. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ten projekt zmienia taką już ustaloną zasadę od lat 20 kilku, kiedy decyzja dotycząca tego, czy demonstracja powinna się odbyć, ewentualna demonstracja i towarzysząca powinna być miejsce, jest przede wszystkim opiera się na zasadzie tak naprawdę rejestrowania tej demonstracji, tylko na sprzeciwu. Komisja Europejska, Rada Europejska i Parlament Europejski osiągnęli wspólne porozumienie w sprawie budżetu unijnego na 2017 rok. O szczegółach zgodnie na jutro. Europosłowie wspólny kompromis wyrazili w Brukseli zgodę na to, aby ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na rok 2017 wyniósł blisko 158 miliardów euro, a na płatności prawie 135 miliardów euro. Chociaż zaakceptowane przez Europarlament środki budżetowe nie usatysfakcjonowały podczas wcześniejszych rozmów koncyliacyjnych wszystkich polityków, to ostatecznie ponad 430 europosłów wyraziło na nie zgodę. No jak każdy kompromis, nie wszyscy są zadowoleni, natomiast no, parę priorytetów będzie zrealizowanych, między innymi powiększenie środków w dziale trzecim i czwartym, co daje szansę na pomoc w sprawie imigrantów w krajach najbliższych, a więc zarówno w Turcji, jak i w Jordanii. Powiększono wprawdzie w niewielkim stopniu także pieniądze na programy Horyzont 20 i Łącząc Europę. Znalazły się także pieniądze na interwencje na rynku rolnym, co może się przydać, bo wiadomo, że sytuacja na rynkach rolnych, w tym szczególności rynku mleczarskim, jest bardzo niestabilna. Podkreślał europoseł Zbigniew Kuchniewuk w kuluarach Parlamentu Europejskiego. Istnieją rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Politycy analizują potencjalny poziom środków unijnych na rok 2020 w przypadku, gdyby Wielka Brytania już w 2019 roku opuściła struktury Unii, mówił europoseł Mirosław Piotrowski. Już dzień po referendum, jakie miało miejsce w Wielkiej Brytanii na temat Brexitu, przywódcy Unii Europejskiej na czele z Jean-Claude Junckerem, szefem Komisji i szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, przynaglali i nadal przynaglają Wielką Brytanię, aby jak najszybciej złożyła stosowny wniosek i jak najszybciej wyszła z Unii.
tam, Prawo do prawdy. Biskupi francuscy zaprotestowali przeciwko rządowym planom ograniczenia działań na rzecz obrony życia. Patrioty z Sanoka. Autosal zajmie się produkcją i serwisowaniem komponentów do amerykańskich systemów antyrakietowych. Pacjenci w sieci, szpitale, które nie wejdą do sieci, nie będą likwidowane. Projekt nowej sieci szpitali i szczegóły w naszym dzienniku. Chrześcijańska wolność gospodarcza, rozwijanie przedsiębiorczości musi iść w parze z wprowadzeniem zasad etyki do działalności gospodarczej, podkreśla mecenas Piotr Andrzejewski. Dodatek dla dzieci w ogrodzie Marii, a w nim między innymi o czym Matka Boża rozmawiała z Indianinem świętym Juanem Diego. W długie adwentowe wieczory przygotuj z dziećmi ozdoby choinkowe. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Czyli tak naprawdę przedstawiciela władzy. Przedstawiciela rządu. Kochani, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zarzut najważniejszy dotyczy ograniczenia prawa do demonstracji poprzez postawienie na pierwszym miejscu demonstracji organizowanych przez władze czy przez związki wyznaniowe i kościoły, tak? Bo to jest jakby sprzecznie z konstytucją, jest jakaś hierarchia demonstracji postrzegana. Po pierwsze, a po drugie okazuje się, że prawo do demonstracji nie jest prawem obywatelskim, czyli nas wszystkich, tylko przede wszystkim jest to również prawem, no jak na pierwszym miejscu, prawem władzy. To jest jednak zaburzenie porządku takiego, jak on teraz wygląda w naszej konstytucji. Inna sprawa jest taka, tu już wracam do tematu naszej rozmowy i państwa audycji, że wydaje mi się, że odwrócenie tego porządku i przeniesienie części kompetencji do decydowania o demonstracjach na wojewodę, który jest przedstawicielem administracji centralnej, powoduje do jednak zmiany dotychczas funkcjonującego, można powiedzieć, jakby ról pomiędzy samorządem terytorialnym a władzą centralną na korzyść zwiększenia roli władzy centralnej, co też jest odpowiednio uregulowane inaczej w naszej konstytucji. Pan Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas na naukę, Katarzyna Kowalewska. Dzień dobry. Dziś zanurzymy się w głębiny Bałtyku w poszukiwaniu broni chemicznej z czasów II wojny światowej. Naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk realizują projekt DIMON, w ramach którego opracowywana jest taka mapa niebezpiecznych obiektów na dnie Morza Bałtyckiego. Szefem tego projektu jest profesor Jacek Bełdowski. Dzień dobry, witamy pana.